Siemanko wszystkim, z tej strony Pęczek, witam was w kolejnym skład builderze na moim kanale. Tym razem będzie dość nietypowy skład, jak widzicie jest tutaj bardzo kolorowo. Jest to skład przy wykorzystaniu zawodników Team of the Season, z tym, że nie są to najlepsi zawodnicy z Team of the Season, są to zawodnicy z Community, z dość nietypowych lig, bo mamy ligę szkocką, mamy ligę rosyjską i mamy ligę turecką. No i zobaczycie, jak mi się udało skleić skład, kto w nim gra. Naprawdę są to zawodnicy w dużej części mało wykorzystywani, ale są też tacy, którzy są popularni i bardzo dobrzy. Zaczniemy tradycyjnie od bramkarza. Na bramce polski akcent, Łukasz Załuska, grający w tej chwili w Celticu Glasgow. Muszę wam powiedzieć, że spisał się w jednym meczu znakomicie. Nie wpuścił ani jednej bramki, po prostu, no jak dla mnie jest to odkrycie. Kolejnym zawodnikiem ze szkockiej ligi jest Lustig, jego karta w formie. Jeżeli chodzi o prawego obrońcę, to jakieś nie super szałowe statystyki, ale ma 80 obrony, 75 fizyczności, wysoka średnia pracowitość, więc nawet daje sobie radę. Pierwszym środkowym obrońcą jest Van Dijk, to jest to pierwszy toc w tej zespole, 74 tempa, 82 obron, 88 fizyczności, bardzo dobrze gra, nie przepuszcza nikogo, świetny obrońca. Drugim środkowym obrońcą jest Kaya z Galatasaray, 74 tempa, 81 obron, 80 fizyczności, jestem naprawdę sam zaskoczony, że nigdy tą kartą nie grałem, spisuje się znakomicie i doskonale dogaduje się z naszym kolegą z Celticu. Lewym obrońcą jest kolejny TOC, jest to Erkin, 87 tempa, 77 obrony, 82 fizyczności, naprawdę świetne statystyki jak na lewego obrońcę. Pierwszym defensywnym środkowym pomocnikiem jest Natko, jest to kolejny TOC z CSKA Moskwa, 76 tempa, 74 obrony, 77 fizyczności, 84 podań, 72 strzałów, 84 blingu, wszystkie statystyki powyżej 70, naprawdę bardzo dobra karta, ma wysoką pracowitość w ataku i to naprawdę się czuje, bardzo, bardzo dobry zawodnik. Drugim defensywnym pomocnikiem jest Felipe Melo, którego przedstawiać nie trzeba. 82 obrony, 87 fizyczności to są jego najlepsze atuty. Wysoka pracowitość w obronie. No jest to taka alternatywa dla Ramireza, który też jest niesamowity. Dwóch Brazylijczyków na defensywnej pomocy, co są naprawdę jedni z najlepszych defensywnych pomocników w grze. No i Felipe Melo w tym zespole naprawdę spisuje się świetnie. Na prawej pomocy mamy Tosicza, jego pierwszego informa, teraz jak wiecie w drużynie tygodnia jest jego drugi inform, ja wykorzystałem tego, ponieważ miałem go w klubie, 90 tempa, 86 driblingu, 80 strzał, 4 gwiazdki sztuczek, niesamowity skrzydłowy, naprawdę każdy kto nim grał powie, potwierdzi to co mówię ja, że jest to naprawdę bardzo dobry zawodnik. Na lewym skrzydle mamy informa Musa Sow, 84 tempa, 85 strzał, 81 driblingu, niestety tylko 3 gwiazdki sztuczek i to troszeczkę jest słabe, ale nadrabia to tempem, nadrabia to strzałami, naprawdę potrafi huknąć z przedlinii pola karnego. Świetny zawodnik, kolejny świetny zawodnik i kolejny infor w tej drużynie. Jako pierwszy napastnik Seydou Doumbia, zawodnik, którego nie trzeba przestawiać, 4 gwiazdki słabszej nogi, 4 gwiazdki sztuczek, wysoka pracowitość w ataku, 93 tempa, 82 strzał, 82 driblingu, niesamowity napastnik w tej grze, spisuje się znakomicie, jak widzicie w moim klubie rozegrał 27 spotkań i strzelił 33 bramki, coś niesamowitego. Drugim napastnikiem jest napastnik, którym grałem dopiero pierwszy raz, ale jego statystyki kształtują się naprawdę interesująco. 83 tempa, 70 driblingu, 78 strzałów i aż 80 fizyczności. 1,88 m wzrostu, też robi swoje. No i na razie w jednym meczu strzelił jedną bramkę, jest burakiem. Zobaczycie, jak się spisze w kolejnym spotkaniu, które za chwilę rozegram. A tak prezentuje się cały skład, jak widzicie jest bardzo kolorowy, mamy 4 informy, 3 tocy, jedną srebrną kartę, jedną świecącą złotą i dwie nieświecące złote. No cóż, przejdźmy do spotkania, pokażę wam jak ten skład sobie radzi, zagram sobie tradycyjnie w tarczy mistrzów. No i dobra, udało mi się znaleźć w końcu przeciwnika po naprawdę niesamowitym oczekiwaniu. Kurczę, wielogodzinnym prawie bym rzekł, no teraz fajnie by było jakbyś gościu zaakceptował. Zobaczmy, jaki on ma skład. 82 oceny ogólnej, 100% zgrania. Na ataku Ramos Lewandowski. O, czyli mamy składzik z Bundesligi. Okej, okay. Let's play a game. I Natko! Z dystansu, ale Weidenfeller broni bez większego problemu. I Felipe Melo, niezastąpiony. Piękne dogranie do Doumbi. Doumbia! Doumbia! I mamy 1-0. W 21 minucie. Pięknie, po prostu mój przeciwnik nawet nie może dojść do mojej bramki. I znowu kontra Doumbia. Doumbia sobie to przyjął. Weidenfeller, czy to... Słupek!
słupek. Ach, jeszcze Dumbia. Jeszcze Dumbia. Ach, Bernard zablokował ten strzał. I z dystansu Nacho. Jak to ludno? Jaka bramka? 2-0. Spójrzcie na tą powtórkę. Tutaj piękne dogranie przed pole karne. Lupeta. I pięknie ta piłka znalazła drogę do bramki. Czy jeszcze się odbiła? Nie, to był idealny strzał naszego zawodnika z CSKA Moskwa. Naprawdę fenomenalne uderzenie. I Dumbia pięknie przejął tą piłkę. Dumbia. 3-0. Ach, tam Ramos przedarł się przez tą obronę, kurczę, fartem. 3-1. No i po pierwszej połowie tak prezentują się statystyki. Mam troszeczkę mniejsze posiadanie piłki, ale oddałem więcej strzałów, więcej celnych. No i najważniejsze, prowadzę. Zobaczymy, co uda się osiągnąć w drugiej połowie. Troszeczkę zamieszania, ale Burak pięknie na pozycję. Jezu, Weidenfeller to wybronił. Ale zatrzymany, Boże, z taką łatwością, że to jest coś pięknego. I Dumbia, błąd przeciwnika, Dumbia 4-1. 65. minuta. De Bruyne z dystansu. Jak to skleił? Aha, no jest wykonany. Nacho. Jeszcze lutnie sobie z 5-1, no fenomen. Zobaczmy sobie jeszcze powtórkę z tego strzału tutaj. Rzut z autu. Strzał z dystansu, Nacho, no po prostu świetnie. Ale Weidenfeller też popełnił błąd. Tak mi się wydaje, no ta piłka nie była chyba do obrony, chociaż może trochę wysoko. Ale liczy się to, że naprawdę kolejny dobry strzał z dystansu tego zawodnika. Naprawdę znakomity. No i czyżby? W 73 minucie Rage Quit? Tak. Nie dał rady powstrzymać tej lokomotywy i mamy Rage Quit. Zobaczmy sobie ogólne oceny, najwyżej oceniony Dumbia, ale tak naprawdę cały zespół spisał się znakomicie. Tutaj Musa stał troszeczkę niższa ocena, Natko 9-7 i naprawdę gwiazda tego spotkania. Bramki 3 Dumbia, 2 Natko, jeżeli chodzi o asysty, 2 Burak, 1 na Natko. Kolejny raz celne strzały, Natko 3 na 3, Dumbia 5 na 5. Interesują mnie jeszcze udane odbiory, zobaczcie, 2 na 2, 2 na 2, 2 na 2. Obronione strzały, Załuska aż 4 obronione strzały. Zaraz zobaczymy sobie, ile w ogóle mój przeciwnik oddał tych strzałów. Oddał strzały 3, a Załuska obronił 4. Więc to potwierdza, jaki fenomenalny jest to bramkarz. No statystyki zdecydowanie po mojej stronie. Przejdźmy do podsumowania. No i dobra, czas na podsumowanie tego składu. Jak widzieliście, gra naprawdę niesamowicie. Dumbia i Burak tworzą no, niesamowity duet, naprawdę bramkostrzelny. Natko, to co pokazał Natko, bo po prostu sprawia, że staje się jednym z najlepszych środkowych pomocników. Na pewno najlepszy środkowy pomocnik w lidze rosyjskiej. Te informy i te tocy są naprawdę niedrogie, bo tutaj ich średnia wartość nie przekracza 40, może 50 tysięcy. Niektóre są nawet dużo tańsze. Natko kosztuje 20 tysięcy, więc nie jest to drogi zespół, a jest niesamowicie skuteczny. Szybkie skrzydła, szybcy napastnicy, silni, defensywni pomocnicy, którzy zarówno spisują się dobrze w ataku, jak i w obronie. No i obrona, która, no oprócz prawego Lustig, no na tym prawym skrzydle nie jest jakimś demonem, ale też czyścił swoje. Natomiast Erkin spisywał się znakomicie. Środkowi obrońcy też pomimo jednej, no powiedzmy jednego błędu, tak no, może dało się inaczej też rozwiązać. Straciliśmy jedną bramkę. Załuska też gwiazda, naprawdę bramkarz, który mimo że ma srebrną kartę, broni fenomenalnie. Polecam wam, wypróbujcie sobie ten skład, bo naprawdę warto, nie jest drogi, a potrafi zaskoczyć, zwłaszcza waszego przeciwnika. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, jeżeli tak, zostawcie jakąś łapkę w górę, subskrypcję, polubcie mnie na Facebooku, a tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia.